I z góry, jak one tutaj leciały w tym kierunku, z góry, jak jastrząb na nich sobie przejechał się. I to było tak, zbieg okoliczności. Zestrzelił od razu dwóch. To było w lotnictwie niespotykane, żeby prawie za jednym zamachem zestrzelić dwa samoloty, to bombowce. Leciały tak, lotem koszącym, niemieckie samoloty. Jeden leciał tak, a drugi nad nim, w ten sposób, stosunkowo blisko. I on zestrzelił tego górnego, a ten górny spadając zawadził o ogon tego letniego i ściągnął go z sobą i one spadły dosłownie w żuradzie tutaj, dosłownie w odległości 50 metrów jeden od drugiego. Z tym, że jeden spadł na budynek gospodarczy i zapalił, także samolot się zapalił i ten budynek się zapalił i oni i tam ta cała, ta, te obydwie załogi zginęły. No, myśmy zrobili tego zobaczyliśmy coś, sprawdziliśmy, że to są dwa samoloty obok siebie. Obydwie załogi nie żyły. Część spłonęła, tych lotników spłonęła w samolotach. Gdybyśmy wrócili na posterunek, już wiadomo wtedy, że już była wojna.